Kolejni strażacy z Wielkopolski ruszyli, proszę Państwa, dzisiaj do Grecji. Już są na miejscu, by pomagać w walce z pożarami. Do kraju z kolei wracają strażacy, którzy przez 2 tygodnie na zmianę, przez 24 godziny na dobę walczyli z ogniem. A z nami przy telefonie dowódca modułu Wielkopolskiego Państwowej Straży Pożarnej, kończącego służbę w Grecji, brygadier Tomasz Grelak, jednocześnie naczelnik Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, także uczestnik misji strażaków w Szwecji. Dzień dobry, panie brygadierze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 143 strażaków również z wielkopolskich miast Gniezna, Rawicza, Krotoszyna, Konina właśnie wraca do kraju po 2 tygodniach ciężkiej pracy na zmianę, jak mówiłem, przez praktycznie 24 godziny na dobę. Panie brygadierze, czy wszyscy wracają cali i zdrowi? To jest pytanie podstawowe i gdzie w tej chwili jesteście? Całe szczęście, rzeczywiście wracamy. Dziękuję za pytanie, za troskę o zdrowie. Rzeczywiście to wracamy cali i prawie że zdrowi. Drobne takie zdrowotne perturbacje się pojawiły, ale tak jak mówię, to są drobne sprawy, więc cieszę się, że w takim stanie wszyscy wracają. Jesteśmy właściwie już na lotnisku, za chwilę będziemy ruszać. Proszę tylko powtórzyć drugą część pytania. No właśnie o to pytałem, gdzie w tej chwili, czy już jesteście właśnie w samolocie, czy już za moment jesteście spakowani, czy już ruszycie do Polski, jak to wygląda? Tak, właśnie trwa pakowanie naszych rzeczy do luków bagażowych, my już jesteśmy na pokładzie. Jesteśmy odprawieni z załogą samolotu, bardzo miłe przyjęcie. Ostatnie bagaże lądują w lukach bagażowych. Proszę nam opowiedzieć, chociaż dopóki będziemy mogli rozmawiać, jak przebiega wasza praca, jak wyglądały te warunki, no i w jakich temperaturach prowadziliście akcję? Przede wszystkim podzieliłbym pobyt w Grecji na misji na 2 etapy. Pierwszy etap to etap, który spędziliśmy na wyspie Ewia. Drugi, który spędziliśmy niedaleko Aten, na północny wschód od Aten, w miejscowości Vivia. Jeśli chodzi o pobyt na wyspie Ewia, to tam była bardziej stabilna i spokojna sytuacja. Dużo było pracy związanej z dogaszaniem pożaru, który przeszedł, także z gaszeniem pożarów takich, które się właśnie rozwijały od takich niedogaszonych zarzewi. Natomiast tutaj niedaleko, czy też w miejscowości Vivia, niedaleko Aten, to już była sytuacja bardzo dynamiczna, bardzo niebezpieczna. No, powiedzmy, powinien dodać jeszcze, że pan pytał o warunki tutaj, w jakich pracujemy. Tak, no właśnie. Bardzo wysoka temperatura, do której raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni. Niska wilgotność. Potem, jeśli chodzi o warunki pożarowe, to bardzo silny wiatr, wegetacja wysuszona. Teren górski, po którym trzeba się było poruszać na nogach, ponieważ nie było dostępu tam samochodami. Także fizycznie naprawdę bardzo obciążająca praca. Czy da się, wiem, że pan też brał udział w tej misji w Szwecji, gdzie też pomagaliście gasić pożary swego czasu. Czy da się porównać te dwie misje, czy tutaj jednak w Grecji było dużo ciężej ze względu na te warunki, o których pan mówił? Częściowo, tak. Częściowo da się porównać, jeśli chodzi o warunki i dynamikę rozwoju, po charakter pożaru, dynamikę rozwoju pożaru, to niestety tutaj Grecja stanowiła dla nas ogromne wyzwanie. Organizacyjne, taktyczne również, ponieważ tak na co dzień w Polsce nie mamy do czynienia z aż tak dynamicznymi pożarami. Muszę dodać, że właściwie jeszcze 4 godziny temu byliśmy przy pożarze, który właściwie nie powinien był wybuchnąć, a wybuchł z niewiadomych dla mnie przyczyn. Niedaleko naszej bazy operacji podjęliśmy interwencję bardzo szybko całym zespołem, który był przygotowany, właściwie już przygotowany do wyjazdu, 22 samochody. Ruszyliśmy od razu właśnie bronić miejscowości Vivia. Udało, czy też dokonaliśmy pewnego zatrzymania tego rozprzestrzeniania pożaru, natomiast ze względu na czynności tej organizacyjne też musieliśmy częściowo ten odcinek przekazać Grekom. A potem też zmianie już, która przyjechała zamienić nas tutaj, także bardzo szybka zmiana na miejscu, też częściowo na odcinku, czy też powiedzmy w sąsiedztwie pożaru. Śmieszna zupełnie sprawa dla nas. To mieliście mocny akcent na koniec tej morderczej roboty. Dokładnie, byliśmy już spokojni właściwie, bo wczoraj tak jak obserwowałem sytuację, przejeżdżałem po naszych strefach, które my, powiedzmy, którymi zarządzaliśmy i za które byliśmy odpowiedzialni, było spokojnie. Nie widziałem żadnych zarzewi ognia, także spokojnie kładłem się spać i dzisiaj też myślałem, że nie będzie wielkich rewelacji. Natomiast
bardzo silny wiatr jednak spowodował, że gdzieś tam pewnie jakieś ukryte warzywia ognia rozwinęły się w pożar. Ale media donoszą, że udało wam się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia w kierunku tego miasta, właśnie Wilnia w pobliżu Aten, tak? Tak, tak. To rzeczywiście zakończone sukcesem. Co prawda akcja, nie wiem na jakim jest teraz etapie, jak ja wyjeżdżałem, to cały czas ta granica została utrzymana. Niestety kilka domów spłonęło, ale to było, to była też, powiedzmy, pewnego rodzaju wybrana taktyka, tak by, no, uchronić większą uchronić, jasne. A proszę powiedzieć, taka analiza ryzyka i bilans zysków i strat. No tak. A proszę powiedzieć, jak sprawdził się sprzęt zabrany z Polski? Czy się sprawdził w tych warunkach właśnie dosyć specyficznych jednak i troszkę innych niż nasze tutaj? Tak, rzeczywiście obawialiśmy się trochę, jak się zachowa nasz sprzęt w tej ciągłej pracy w tak wysokich temperaturach, w wysokim zapyleniu, ale okazało się, że całkiem przyzwoicie, nie mieliśmy takich awarii, które by nas, czy też sprzęt całkowicie wykluczały z działań. Dodatkowo mądrzejsi o doświadczenia ze Szwecji zakupiliśmy w ubiegłym roku taki zestaw do gaszenia pożarów lasów właśnie dla takiego komponentu i okazało się to strzałem w dziesiątkę, także to taka lekka armatura, lekki sprzęt, który pozwala na poruszanie się w lesie bez pojazdów, czyli na nogach strażaków. No to trochę się nabiegaliście, a proszę powiedzieć w związku z tym, jak reagowali na was miejscowi? Byliście chyba jedynymi obcokrajowcami narażającymi swoje życie i zdrowie dla Greków, prawda? Tak. W zeszłym tygodniu, dokładnie w poniedziałek, byliśmy przygotowani do tego, by we wtorek wyjechać do kraju. Mhm. Byliśmy na spotkaniach w Atenach razem z dowódcą Michałem Langderem, ponieważ tak gwoli sprostowania jestem zastępcą całej grupy ratowniczej, czyli z Lusku złożonej z Poznania i sił z Poznania i z Wrocławia, czyli z województwa wielkopolskiego i z dolnośląskiego. No i wtedy byliśmy właśnie na takich spotkaniach podsumowujących nasz pobyt tutaj i w drodze powrotnej na obozowisko, czyli do miejsca naszej bazy operacji. Widzieliśmy, że no, pojawił się jakiś większy pożar, zaoferowaliśmy od razu swoją pomoc. Po kilkunastu minutach przyszedł telefon zwrotny informujący o tym, że Grecja będzie występowała z prośbą o właśnie przedłużenie tej naszej, powiedzmy, naszego pobytu tutaj. Kilka telefonów i tak dalej. Rzeczywiście zostaliśmy skierowani do działań. Też mieliśmy do czynienia z awaryjnym, takim bardzo pilnym zwijaniem naszej bazy operacji, przenoszeniem jej do drugiego miejsca właśnie z sąsiedztwa Aten. Nigdy wcześniej tego nie ćwiczyliśmy, także w działaniach takich rzeczy nigdy wcześniej nie robiliśmy, dlatego dla mnie osobiście to też był niezły sprawdzian tych rozwiązań organizacyjnych, które mieliśmy i też sprzętowych, które pozwalają na bardzo, relatywnie tak patrząc na oczywiście rozmiar naszego komponentu, pozwalają na relatywnie szybką dyslokację sił i środków, czy też przemieszczanie ich w różne części. Pewnie najtrudniej dla kolegów było ten moment, w którym okazało się, że jednak zostajecie jeszcze na ten kolejny czas, prawda? Bo jednak pewnie jakaś tęsknota za krajem, za rodzinami była już po takiej ciężkiej, wyczerpującej pracy w takich warunkach. Tak, zdecydowanie to jest też taki aspekt psychologiczny. No ktoś właśnie. Już poinformowaliśmy nasze rodziny, znajomych, przyjaciół, że wracamy, a tu nagle zmiana planów. Nasze myśli pewnie już były w Polsce, już układaliśmy pewne sprawy swoje w Polsce, no i trzeba było niestety wrócić tutaj do działań z powrotem, ale tak jak powiedziałem, no sytuacja tego wymagała, ona była bardzo poważna, ten pożar. Jeszcze wczoraj, przedwczoraj miał około 10 tysięcy hektarów, dzisiaj zapewne będzie znacznie więcej. Może korzystając jeszcze z tych ostatnich chwil przed wylotem, a też z możliwości tego, że słucha nas teraz cała Wielkopolska, może pan jako zastępca dowódcy chciałby przekazać coś rodzinom kolegów? Jakieś podziękowania za wytrwałość? Tak, tak. To jest... Właściwie to ten nasz pobyt tutaj nie byłby możliwy dzięki naszym rodzinom, znajomym, przyjaciołom, którzy nas wspierali nie tylko w tym okresie teraz, dwóch tygodni, ale też
w tym czasie, gdy kiedyś wcześniej jeździliśmy na szkolenia, ćwiczenia, uczyliśmy się działań międzynarodowych. Teraz dwa tygodnie temu właściwie z minuty na minutę porzuciliśmy nasze zadania i przejęły je te zadania, te obowiązki nasze rodziny i to jest naprawdę godne podziękowania i no, postawa na medal, dzięki czemu mogliśmy spokojnie tutaj wykonywać swoje działania. Wiadomo, człowiek czuje się pewnie i bezpiecznie, jeśli wie, że tam w Polsce, za granicą, daleko sprawy jednak toczą się swoim torem i wszystko jest w porządku. A wiem, że strażacy meldowali tutaj o różnych swoich gdzieś tam mniejszych bądź większych problemach, które no, dzięki wyrozumiałości tej drugiej strony udało się wszystko pięknie wyprostować i zorganizować, także no myślę, że tutaj jestem winien w imieniu swoim, jak i całej załogi podziękować naszym rodzinom za wytrwałość, za cierpliwość, za tak te jest. Dobre myśli, za telefon wieczorem. Świetna sprawa. Ja myślę, że nie nadwyrężę swoich kompetencji, jeśli w imieniu nas wszystkich, tutaj Wielkopolan, również panom, ale też rodzinom podziękuję za tą waszą postawę, za tą waszą robotę i też no, w jaki sposób reprezentowanie nas, naszego kraju w tych ciężkich warunkach bojowych. Bardzo panom dziękuję. Proszę pozdrowić kolegów i też im podziękować. Dziękuję za rozmowę. Życzę bezpiecznego powrotu do Polski i później trochę odpoczynku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i zapraszam oczywiście do studia na już raczej wspomnienia niż relacje na gorąco. Nie, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zastępca dowódcy modułu Państwowej Straży Pożarnej, kończącego właśnie, jak słyszeliśmy, proszę Państwa, służbę w Grecji, brygadier Tomasz Grelach, jednocześnie naczelnik Wydziału Operacyjnego tutaj w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a także uczestnik misji strażaków w Szwecji, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.